Ta grupa ludzi była opłacana, panie ministrze. A to już tego dokładnie nie wiem. Ja wiem, że byli emisariusze z Warszawy, którzy wyłożyli troszkę dolarów na te działania. Ale ja się temu nie dziwię nawet. Bliskim od lat współpracownikiem Andrzeja Jermakowskiego jest niejaki Maciej Białecki. Ale to Maciej Białecki, rozumiem, to jest współpracownik pana Piskorskiego. Ale on współpracuje razem z panem Spiskorskim, tak? Nie, nawet jest teraz w zarządzie tego Stronnictwa Demokratycznego. Ale współpracuje w sprawie... troszkę opłacania tych ludzi, tego to którzy... nie wiem. Tak? Tego to nie wiem. Pani nie wie pan. Dziarsko zmierza do pewnej konkluzji groźnej, ale ja tego na razie nie potwierdzam. Nie potwierdza ja pan. Ja tylko mówię, że pan Maciej Białecki na przykład jest w zarządzie nowo powołanego Stronnictwa Demokratycznego. A to nic nie znaczy, że... A zarazem jest stałym kolegą i publikującym na stronie Progress for Poland w Chicago, nie w Warszawie, właśnie prowadzony przez Andrzeja. I oni właśnie chcą pana wykończyć, właśnie chcą wykończyć premiera Tuska. Przyzna pan, że jednak ten artykuł, który w Polityce był, to nie był wyssany z palca, prawda? Wyssany był. Wszystko było wyssane. Znaczy, nie wszystko było wyssane, bo ja miałem jakiś dług. Tylko, że nie powiedziano, że spłaciłem. Ale za granicą pan nie ma długów. Nie te, które oni pisali, w związku z tym podaję do sądu.